Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jan Paweł II. Nasze życie składa się z momentów. Raz lepszych, raz gorszych. Czasami jednak wystarczy tylko sekunda, by zmienić czyjeś życie. Ludzie codziennie dokonują wyborów, które budują przyszłość. Niekiedy są to bardzo trudne decyzje, szczególnie te, które dotyczą ludzkiego życia. W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do nieplanowanej ciąży. Zdarza się, że ludzie pod wpływem emocji, w chwili uniesienia, nie myślą o konsekwencjach swoich czynów. Chcą się tylko zabawić, jednak nie zawsze kończy się to niewinnie. W wielu przypadkach jedna wspólna noc może zmienić ich życie o 180 stopni. Niektórzy, mimo że nie planowali dziecka, to cieszą się z nowego życia. Inni myślą o zatuszowaniu minionych wydarzeń. Wtedy mogą zadecydować o pozbyciu się problemu. Jednak to nie jest wyjście. Mimo że można nie być gotowym na wychowanie i utrzymanie małego dziecka, to nie znaczy, że ma się prawo, by pozbawić go możliwości przyjścia na świat. Trzeba odpowiedzialnie podejść do zaistniałej sytuacji, ponieważ to malutkie dziecko może kiedyś zmienić czyjąś rzeczywistość na lepsze, a jego istnienie powinno być kiedykolwiek zagrożone ze strony innego człowieka. Jednak czasami nieplanowana ciąża nie jest skutkiem nieprzemyślanej decyzji. Czasami jest ona skutkiem gwałtu. W tego typu sytuacji najczęściej życie poczętego dziecka nie jest na pierwszym planie, ponieważ trzeba poradzić sobie psychicznie z tragedią wykorzystania seksualnego. Lecz bycie ofiarą okrutnego przestępstwa nie uzdalnia człowieka, by uczynić się z dziecka, które dopiero się rozwija, własnej ofiary. Mimo że gwałt może pozostać w pamięci jako traumatyczne wspomnienie, to nowo poczęte życie nie zawsze musi przypominać o tragedii, lecz może być osobą, dla której warto będzie się zmierzyć z trudnościami. Oczywiście nie każdy poradzi sobie w ten sposób. Dlatego są inne rozwiązania, by małe dziecko nie ucierpiało, lecz miało szansę się narodzić. W Polsce istnieje wiele okien życia, czyli miejsc, w których niezdolna do wychowania swojego dziecka kobieta może oddać je w dobre ręce, aby nie uciec się do cichego morderstwa, jakim jest aborcja. Pomaga to zachować wiele istnień bezbronnych dzieci. Oczywiście oprócz nieplanowanej ciąży, istnieje też ta długo wyczekiwana. Zazwyczaj wtedy cała rodzina i znajomi cieszą się i nie mogą doczekać na narodziny dziecka. Ale zdarza się, że marzenia nie pokrywają się z rzeczywistością.
może okazać się, że dziecko urodzi się chore. W takich sytuacjach ludzie myślą, że dokonując aborcji unikną późniejszego cierpienia małego człowieka. Ale tak naprawdę nie dają mu szansy na poradzenie sobie z chorobą i radość z życia nawet pomimo niej. Mimo, że sytuacja wydaje się być tragiczna, to nie musi być koniec. Istnieje wiele fundacji pomocy dzieciom, w których życie jest zagrożone. A niektórym, którzy wierzą w Boga, pomaga zawierzenie mu sytuacji, w której się znaleźli, i zaufanie, że kiedyś będą żyć w szczęściu i zdrowiu. Żadne okoliczności nie dają człowiekowi prawa, by pozbawić życia bezbronnego dziecka. Od decyzji każdego człowieka zależy przyszłość ludzkości. Teraz i ty możesz dokonać wyboru. Pomóż ocalić życie bezbronnemu.